Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, a was zapraszam na drugi odcinek Zagrajmy w Mirror's Edge. Dawno odcinka nie było, no tydzień, chociaż mam nadzieję, że w tym wypadku faktycznie to będzie tydzień, a nie dwa tygodnie, bo bardzo długo zwlekałem z montowaniem pierwszego odcinka, ale to też dlatego, że Vegas mi robił niestety przykrości i nie chciał mi wyrenderować tego filmu, więc wiecie jak to jest. Mam nadzieję, że w tym wypadku troszkę Vegas będzie chciał ze mną współpracować. Jeśli wam się ten materiał spodoba, tak jak poprzedni zresztą, to nie zapomnijcie go ocenić łapką w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie zostać po więcej odcinków z Mirror's Edge'a i nie tylko. Nie ma co tutaj przedłużać, jest bardzo piękna pogoda swoją drogą za oknem, jest bardzo cieplutko, więc mam nadzieję, że jeżeli nie będziecie mieli ochoty oglądać mnie w domu przed komputerem, to mam nadzieję, że będziecie mnie oglądali w plenerze, na jakimś tam telefonie, czy tablecie, czy innym urządzeniu. No i dobra, słuchajcie, lecimy z koksem, nie ma to tamto, nie ma co przedłużać, lecimy, lecimy, nie śpimy, nie? I już mamy pierwszy zgrzyt, ponieważ ja powinienem tam doskoczyć, a nie doskoczyłem. God damn it! Dziś znowu będziemy po dachach skakać. O, proszę bardzo, w końcu udało mi się przeskoczyć. O, dokładnie tak mieliśmy to zrobić, dokładnie tak. Dobra, tutaj nie doskoczymy niestety, więc trzeba będzie się dobrać tutaj. O, dobrze, dobrze jest, mamy to. Drake mówi, że w West Arland było gorąco, u Boba. Chyba tam idziesz, bądź ostrożna. Nie wiadomo, co tam się dzieje. A dlaczego Fate nie chciała tutaj skoczyć? Przepraszam bardzo. Halo, co to ma znaczyć? Wiesz, że startował na burmistrza? Wreszcie ktoś, kto by zrobił coś dobrego. Spoko, spoko. Nie wiedziałem, że ten typo jakkolwiek mu tam na imię startował na burmistrza. Ogólnie możliwe, że zauważyliście to, a jeżeli nie zauważyliście, to pewnie dopiero teraz zauważycie, jak wam o tym powiem, ale troszeczkę grafika się zmieniła w tej gierce, a to ze sprawą tego, że postanowiłem troszeczkę podkręcić ustawienia pod przyszłe odcinki i z wysokiej dałem na bardzo wysoką, tak więc na pewno zauważycie pewne zmiany względem poprzedniego odcinka. Dobra, wchodzimy na drabinę. Gdzie my mamy iść, kurde? No ej, gdzie? Chwila, moment. Gdzie my mamy iść? Nie bardzo rozumiem teraz. Co ja mam zrobić? E! Halo! Z buta wjeżdżam! No te też nie chcą działać. Tam są drzwi. Tam muszę się dostać, do tych czerwonych, widzicie? Jeronimo! Elegancko, o to chodziło. RP i A. Robert, Pope i coś tam, coś tam. Taka ciekawostka, nie wiem czy ja o tym wspomniałem, jeżeli nie wspomniałem to wspomnę teraz, a jak wspomniałem, no to wspomnę drugi raz. Prawdopodobnie z tą serią będę robił jeszcze jedną serię, tak więc będziemy prowadzili w tym samym czasie i trzeci, i czwarty z ostatnich 9 let's play na kanale, tak więc będzie malutka różnorodność, tak mogę powiedzieć z mojej strony. Bardzo ładnie tutaj prezentuje się to zdjęcie, a raczej ten pokaz slajdów. Tutaj nie możemy przejść, więc musimy iść tylko jedyną ścieżką, czyli tutaj. Fajny apartamentowiec, muszę przyznać, bo to prawdopodobnie jest jakiś apartamentowiec albo jakiś taki wieżowiec. Do interakcji z przyciskami takimi jak ten przy windzie użyj E. W grze możesz używać różnych przycisków, no dobra, spoko, elegancko, fajnie. Czyli E. I subcio. No teraz sobie lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy, moi drodzy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Ale ja mam bardzo dużo energii. Taste New Eden to prawdziwy smak raju. Kate, co ty tu robisz? Co się stało, czy ty? Nie, nie poznajesz go? Powinna. To Robert, Robert Pope, przyjaciel taty. Cholera, ten Pope? Zadzwonił, rzadko się odzywał, odkąd jestem w służbie. Miał włamanie w zeszłym tygodniu, siedzi w polityce. Nie czytasz wiadomości? To już nie wiadomości, tylko reklamy. Kandydował na burmistrza. Pewnie to włamanie go ostro wystraszyło, nie? Serio? Nie widziałam go co najmniej od 10 lat. Cóż, żył jeszcze, gdy dotarłam. Siedział przy biurku, pisał. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, nie żył. Zastrzelony prawie na pewno z mojej spróby. Na biurku była książka, pamiętnik. Nie ma go. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był w budynku. Zostawiłam radio w wozie. Jeszcze tego nie zgłosiłam. Chodź, idziemy. Wezmę cię w bezpieczne miejsce. Nie mogę teraz uciekać!
Nie jestem jak ty. Ucieczką udowodnię swoją winę. Myślisz, że to był wypadek, Kate? W tym mieście nie ma wypadków. Ktoś chciał go zabić, a ty za to dostaniesz po dupie. Pomóż mi, Kate. Błaga. Masz przecież kontakty. I to te właściwe. W tym coś jest. Musiał coś wiedzieć. Nie mogę się w to mieszać, Kate. Wiesz, kim jestem. Nie mogę. Kate, niebiescy w drodze. Zrywaj się stamtąd. Natychmiast. Postaram się, Kate. Jeśli coś pójdzie źle, znajdź Millera, mojego przełożonego. Przekaż mu wszystko. Ja nie żartuję, Faith. Oni się nie zatkają. Zjeżdżaj stamtąd. No idź! Faith. Dziękuję. No dobra, czyli w dużym skrócie dowiedzieliśmy się, że Robert Pope został zabity. Dokonano na nim egzekucji i teraz musimy stąd uciekać, czym prędzej się da, bo tutaj niebiescy wkroczyli, no nie? Jezus Maria, Matko Bosko, skończcie mnie tutaj prześladować w tej gierce, do cholery jasnej. Ja tutaj chcę sobie pozwiedzać. Co jest grane? Jestem tylko ciekaw, czy osoby dokonujące egzekucji na Robercie Pope tak naprawdę mieli 30 milionów na zemstę. Taki dosyć klimatyczny żarcik, muszę przyznać. Znaczy wiadomo, nie każdy się będzie cieszył z tego typu żartów. No kurde, szybciej! Ale muza się tu odpaliła. Ty, halo, gdzie ja mam uciekać teraz? Ej, bez kitu, gdzie ja mam uciekać? No kurde, pały jedne, skończcie mnie prześladować! No nie! To kurde, wszystko przeciwko mnie! Tam było przejście, tam było otwarte! Gdzie ja mam szukać tego wyjścia, do cholery jasnej? Wszyscy mnie prześladują tu. Co, mam się z nimi w kotkę i myszkę bawić? Ta taka, ja mogę sobie w nieskończoność się bawić. O dobra, on mnie dogania! Okej, chyba się coś uspokoiło. Nie, gówno się uspokoiło, gówno! Ej, teraz to ja utknąłem. Teraz to ja stąd nie wyjdę. Hej, no halo, co jest? Boże święty, dlaczego? Dobra, jesteśmy u góry. Dobra, jest, mamy to. O, znalazłem te wyjście, zrobiłem to. Uciekamy. Nie ma to tamto, co to ma znaczyć w ogóle? Co wy myślicie, że ja się kurde tak łatwo dam? Nie ze mną te numery. Tu mamy wyjście, czerwone drzwi. Którędy teraz? Chyba tutaj. Nie ma innego wyjścia. Okej, mamy tutaj coś, z czym mogę wejść w interakcję? Na tę chwilę to ja po prostu muszę przed nim spieprzać, bo to jest jedyne, co ja mogę robić na tę chwilę. Jezus Maria. Dlaczego wszystko chce w tej gierce mnie zabić dosłownie? Ja się pytam, co ja takiego złego zrobiłem? Ja tylko po dachach skaczę, nic więcej. Chyba tędy miałem iść. Nie było innej drogi tak naprawdę. Bardzo mi to przypomina poprzednią misję, tą misję treningową. Znaczy treningową, bardziej to pierwszą misję, pierwszy poziom. Więc no mam trochę takie lekkie déjà vu. Jest następna rampa. Następne drzwi, czyli checkpoint będzie. Ale ich wykiwałem. Dobrze, to o to chodziło. Możesz odetchnąć, co za bagno. Nie wierzę, że Pope nie żyje. Co za cholerne miasto. Znałaś go? Otworzyłaś puszkę Pandory. Przejdź mostem przez bulwar i ruszaj na centurią plaza. Ej, otworzyliśmy puszkę Pandory. Pandora Gate w Mirror's Edge. O, dokładnie, się uczyło z treningu. Znowu tutaj strzelają, no co jest? Ej, uspokójcie się, halo, nie bądźcie tacy agresywni do mnie. Ja tylko pizzę chciałem dostarczyć. Tam radiowozy są na dole. Gdzie mamy teraz iść? Przebij się przez plac. Dobra, biegniemy, szybko, speedrun. Tam mamy coś. Ładnie to tutaj wygląda, muszę przyznać. Takie bardzo futurystyczne bym. Chcę przypłatę dla pieszych na kolejny plac. Chris zbliża się z drugiej strony, żeby cię wyciągnąć. Co tutaj się wydarzyło, przepraszam bardzo. W górę kładki? Dobra. Robi się. No, wspinaj się szybciej. Włączam
Dobra, mamy to, jesteśmy dalej. Jakaś cutscenka. W porządku? Chodź. Dobra robota, Faith. Nie wiem, czemu niebiescy rwali się do strzelania, ale badam to. I nie martw się o siostrę, zajmiemy się nią. Co jest, Merk? Coś kogoś nastraszyło, mała. Nie wiem co, ale nieźle się trzęsą. Hazel? Długo ich gubiłaś? Nie, niebiescy gównianie się ruszają. Chociaż trochę przesadzili ze spluwami. W Eterze mówią tylko o morderstwie Popa. Na mieście ruchy niebieskich. Są wściekli. Szukają komu przywalić. Chyba przyszedł czas odnawiania umów. Uważaj na siebie, Sel. Skąd cały ten dym? Mała kradnie dowody rzeczowe z miejsca przestępstwa. Teraz szukają jej chyba wszyscy niebiescy. To te dowody? Tak. Myślę, że to z pamiętnika. Reszta zniknęła. Odczytałam tylko Ikar. Może. I do najwyższych. Ikar, ten Grek? Tak. Tata zrobił mu skrzydła z piór i wosku. Chłopak podleciał za blisko słońca. I po skrzydełkach, i po Ikarze. Jeśli ktoś coś usłyszał, Faith, to ty wiesz kto? Jasne. Wiem, że już nie jest sprinterem, ale ma kontakty. Nie możesz go wiecznie unikać. Zakład? Kto? Scyzor. Drake znalazł Scyzora. Siedzi na dachach w starym obszarze treningowym sprinterów koło kanałów burzowych. Po drodze roi się od niebieskich. Spróbuj iść kanałami do Hampton Town. Ruszaj. No ale my do Hampton Town zabierzemy się kiedy indziej, moi drodzy. Przy okazji, jeżeli chodzi o tę cutscenkę, mieliśmy fajne nawiązanie do Ikara, który wleciał w stronę słońca i niestety skrzydełka mu się spaliły, tak jak to zostało zresztą przedstawione. I muszę naprawdę przyznać, że jest to drugi poziom, który robiliśmy. I szczerze powiedziawszy, czuję, że gra zaczyna coraz bardziej i mocniej podkręcać poziom trudności. I czy ja wspomniałem już wcześniej, że Celeste jest taka piękna? Dobra, to taki żarcik śmieszny oczywiście, albo nieśmieszny. Nie, szczerze powiedziawszy, bardzo lubię model postaci Celeste i bardzo też lubię model postaci Merka, jak i Fate. Jestem bardzo ciekaw, kim był ten tajemniczy koleś, który nas uratował. Może poznamy jego tożsamość. Ale jak już, to dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Mirror's Edge, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i adios muchachos!